Witam wszystkich. Idziemy teraz w drugą stronę. Tak jak mówiłem wcześniej, będziemy starali się pokonać tutaj bossa, jednak no jeszcze długa droga przed nami do tego bossa. Mamy dość sporo dusz do wydania. I tak się teraz zastanawiam, czy czasami nie będziemy zwiększać sukcesywnie poziomu. Bo wprawdzie na pewno nam się coś tutaj przyda, trochę tego expa. Albo będziemy czekać, albo będziemy czekać po prostu na wyczary. O właśnie, tam jest mak. Bo będziemy musieli w miarę szybko go pokonać, przynajmniej tego tutaj. Dobra, jeden jest pokonany. Pamiętajcie, że one się odnawiają. Za każdym razem, gdy tutaj wejdziemy, on będzie na nowo. Naszym zadaniem będzie obrócenie tych schodów, tak abyśmy mogli dostać się do tego na górze. Tutaj możemy obracać schody. Strzały skręcają w naszym kierunku. O proszę, jakie strzały. Trzeba sprawdzić, czy gdzieś nie leży jakiś przedmiot. Zawsze na samym końcu są albo właśnie jakieś przedmioty, albo skrzynie.
Tam jest mag. Oczywiście najlepszym wyjściem będzie pójść od razu i tego maga zabić. Udało mi się przeżyć jednak. Tu nic nie ma. Zobaczymy z drugiej strony. Jest skrzynia. Mamy kolejny czar. Dobra, stąd co prawda przyszliśmy, ale zejdziemy sobie po schodach na dół. Przy okazji będziemy walczyć właśnie jeszcze z tymi małymi gnojkami. Tu jest kolejny. A z drugiej strony łucznik. Aż kurde. Nie chcę tu zbyt dużego agro ściągnąć na siebie. Kurde, no to blokowanie po prostu wrogów jest masakryczne w tej części. Nic się nie dzieje, ponieważ tutaj mamy kolejne ognisko. Najpierw jednak ubijemy tego gościa u góry. No, jakoś nie chce mi się w ogóle na niego kamera zablokować. Więc nawet nie ma mowy o tym, że będę mógł w niego strzelić. Jedynie z łuku. To jest właśnie problem tej gry. Szkoda mi czarów. Jest szansa, że jak gdzieś tutaj się schowamy, on po prostu spadnie na dół. Naszym celem będzie odblokowanie przejścia.
Zaskoczył czy nie zaskoczył? Nasz... O, jest! Był. Nie no, szkoda po prostu nerwów. Gra jest wyjątkowo ciemna i mroczna, więc bardzo ciężko cokolwiek tutaj dopatrzyć. Czy gdzieś są jacyś wrogowie, czy nie ma, i tak dalej. Trzymam z mnie. Idę do góry. Jeszcze rzucę okiem tutaj. Tam jest wróg. Tutaj są wrogowie. Z miejsca, z którego przyszliśmy do tej krainy. Czarów już za dużo nie mam, więc ostatnie takie przejścia będę teraz robić. Wszystko teraz do mnie będzie pruło ze strzał.
Zaraz odpoczniemy przy ognisku. Jednak patrzę, bo wydaje mi się, że tutaj właśnie była ta dźwignia. A nie mogę jej nigdzie znaleźć. Więc wychodzi na to, że jest po drugiej stronie, w takiej samej sali. Gdzie ten kolejny łucznik tam jest? I to jeszcze zostaje mag i kilku wariatów tutaj na dole. Poszukamy dalej tej dźwigni, o której mówiłem. Pamiętam, że gdzieś było jeszcze ukryte przejście, ukryte ognisko. Dobra, wracamy.
O, tam jest przejście. Czyli będę musiał iść trochę inaczej. Dobra. Już wiem, bo bałem się, że się zgubiłem. Kurde. No i się zdarzyło. Trudno, nic na to nie poradzę. Bardzo ważne jest, żeby go zaatakować i wykończyć jednym strzałem. Gdybyśmy go uderzyli tylko,
nie zabili go od razu, to on się będzie teleportować i przeniesie się w inne miejsce. Dobra. Dusze odzyskane. Jeszcze zabijemy tego tutaj gnojka. I spotykamy się w kolejnym odcinku dokładnie w tym miejscu. Na razie.